No, witam. Słuchajcie, chciałem Wam dzisiaj pokazać, jak brzmi moja nowa gitara. Jest to gitara marki Shadow. To jest dość ważna informacja, dlatego że jest to marka bardzo słabo popularna, bardzo mało popularna w Polsce i chyba w ogóle na świecie, ale tu już mogę przesadzać. W każdym razie ja, próbując znaleźć jakiekolwiek informacje w internecie, było ich bardzo mało, więc decyzja zakupu tej gitary też nie była prosta, dlatego że gitara nie jest tania, a jest to taka marka no po prostu eksperymentalna troszeczkę. No bo gdyby tutaj pisało co innego, na przykład Fender, albo Ibanez, albo Takemine, Yamaha, no to wszystko jasne. Moi drodzy, ja nie potrafię grać, tutaj muszę od razu zastrzec, nie potrafię grać, ale myślę, że i tak dzisiaj jestem w stanie Wam po prostu przybliżyć, jak ta gitara brzmi. Jak ona wygląda, to możecie sobie popatrzeć. Fajne jest to, że ona jest bardzo solidnie skonstruowana, bardzo ładnie wygląda, jest bardzo dobrze wykonana, jest cała jest matowa, to jest bardzo fajne dotyku. Gryf jest matowy, fajnie ręka się po nim śliska i jest wykonana z jednego kawałeczka drewna. No i cóż, teraz wygląda. Gitara elektroakustyczna. To może, żeby nie przedłużać, to posłuchajcie troszeczkę, jak ona brzmi. Nie zwracajcie uwagi na to, jakie popełniam błędy, jak gram i w ogóle, bo to nie będzie właściwie żadna gra, tylko jakkolwiek, żebyście mogli usłyszeć, czy Wam odpowiada taki dźwięk. Mi jak najbardziej tak. Powiem Wam, że dźwięk z pudła, który się wydobywa, jest tym bardziej przyjemny. Gitarzystów są bolące palce. Palce mnie bolą strasznie i nie jestem w stanie, nie mam siły już po prostu chwytać strun tak mocno, żeby ładnie brzmiały, żeby nie było jakieś tam. No ale. Thank you.
oczywiście napisz mi w komentarzu, co sądzisz na temat tej gitary i na temat tego brzmienia. Ja myślę, że nie będę przedłużać tego filmu. Myślę, że jakkolwiek Cię zapoznałem z brzmieniem, jakością marki Shadow, z jakością tej gitarki. Jak wspomniałem, bardzo bolą mnie palce i muszę może jeden dzień sobie odpocząć, a później znowu oczywiście wrócić, żeby palce przyzwyczajać do warunków strun, do ucisku. No i myślę, że później będę podejmować naukę i może będę się dzielić z Wami moimi poczynaniami tutaj z tą gitarą. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Pa, pa.